Witajcie cieplutko. Dzisiaj mamy czwartunio. Chłopaki właśnie zakończyli szkołę, a ja zrobiłam pyszne lody malinowe. Przepis będzie na dole. W linku, nie martwcie się, tutaj właśnie, jak widzicie, skombinowałam pudełeczko. Zamroziłam i one były tak, chyba mi się wydaje, z dwie, trzy godzinki w zamrażalniku. I tutaj mamy malinki, cytrynkę, miodzik, orzechy włoskie, biurki kokosowe i oczywiście moje ulubione wafelki, które mówię, mają bardzo mało cukru i skład, mówię, też jest mega dobry. Jak widzicie, tutaj jest skład: mąka, cukier, olej kokosowy, szafagra. Nie ma żadnych E i tych innych pietułek. Dzisiaj też zakupiłam filtr. Kwiatki, jak widzicie, są, stoją, akacje. Więc, moi kochani, zabieramy się. Wyłożyłam je właśnie, mówię, z zamrażalnika przed chwilką. Nie zapomnijcie o łapkę w górę. Mile widziane subskrypcje. I teraz, moi kochani, pokażę wam, najlepiej tak, jak sobie postawię. I tutaj, wiecie, pamiętajcie, stary sposób, zimna woda i łycha. One się dosyć już zmroziły i tutaj sobie lodziki kładziemy do środka. Ja wiem, no tylko, że wiecie co, naprawdę jest ładnie. Słoneczko cię zapitało, padał deszczyk, ale musi popadać, żeby rosły kwiatki, warzywka, owoce. I tutaj ładnie one się tak fajnie zmroziły. O! Będzie bon appetit. Mam nadzieję, że chłopakom zasmakuje. Ale w sumie dlaczego by nie miało? Więc tak, tutaj mamy jednego lodzika. Jednego lodzika. Jeszcze dołożymy. Ok. Jak widzicie. I troszeczkę posypiemy biurkami kokosowymi. Więc tutaj mamy lód numer 1. Ok. Teraz nie stój. Teraz będzie lód numer 2. Też będzie z biurkami kokosowymi. Ale możecie sobie, mówię, posypać. Moja dzisiaj propozycja jest na orzechy włoskie. Nie wiem, czy pamiętacie wczorajszą pastę na kanapki. Mega zdrowa, mega dobra. A i jeszcze tutaj jest jogurt grecki. Więc przepis na pewno wam się spodoba. Wiecie co? Mojażu. Wiesz co? Nic nie mówię, ale nie po gębie. Jak ja to mówię. Tanio. Idzie to naprawdę tanio. I co najważniejsze, waszej roboty nie ma tam tony cukru. Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że one będą bardzo, bardzo słodkie. Bo dodałam miodu lipowego. Dwie takie łyżki. Ale ogólnie, summa summarum, wszystko się wyrównało. Więc mnie jest zadowolona. Będzie też jeszcze jeden filmik, trochę taki troszkę smutny. Ale też Monisia miała pewne przemyślenia. Też chciałam się podzielić z wami. Opowiedzieć też o pewnych rzeczach. Więc filmik też na pewno wejdzie. Ale jutro. Mamy następnego lodzika. To będzie mój. I tutaj Monia da orzeszki. A co tam? Monia polubiła orzeszki laskowe. Więc tak to, moi kochani, się prezentuje. Zaraz wam pokażę. No co tam paluchami. I będę wołała chłopaków na lody. Więc, moi kochani, tutaj mamy lodziki. Zaraz ich nie będzie. Jeszcze przyjdzie tato i zje. I tak się one prezentują i posypka. Więc trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcjach. Pa, pa!